Siemanko, jak zauważyliście, wcięło mi intro, musiałem zrobić reset i nie zrobiłem backup telefonu, przez co nie mam intro, także jak ktoś ze znajomych może mi go jakoś wyciąć i przesłać w Messengerze, żebym sobie pobrał, to prosiłbym, żebym mógł go z powrotem wrzucić na kanał. Dzisiaj znowu vlog treningowy, mniej mówienia, więcej roboty. Parę osób pytało, dlaczego floor pressy. Floor pressy z racji skrócenia ROM-u, żeby ciągle ten mój bark jeszcze odpoczywał, żeby on nie pracował na pełnym zakresie. Ale ciężary też nie małe, bo dzisiejsze serie były 6, 4 serie po 6 do, przy 160 kg na floor pressie przy tempie 3 ekscentrycznym. Reszta to już są takie pierdoły, wzmacnianie, stabilizacja, najszerszych grzbietu. Nie nagrywałem również bicepsu, jak robiłem, no bo to jest bzdura, kto nagrywa, jak robi biceps. Chyba kulturyści tylko. Za tydzień ruszam z bombą, co akurat trochę mnie cieszy, no nie ukrywam, 3 miesiące bez, no to jest już troszeczkę źle. Teraz podbiłem węglowodany, waga skoczyła do tych 110 kg. Nabity jestem okropnie, wolny testosteron mam bardzo wysoko, SHBG nisko, także spodziewam się naprawdę pięknego efektu, jak już wejdę na bombę. Oczywiście jakaś tam mała przypinka brzucha dzisiaj była też, żeby to jeszcze sobie jakoś tam uwiecznić, chociaż już jest troszeczkę podlane przez te węgle, nie to co było przykładowo 2 tygodnie temu. Co jeszcze? A, i taki mały bonusik, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak ja pracuję z ludźmi, czy z osobami, które ja prowadzę. Dzisiaj Laura, trójboistka, jeszcze nie trójboistka, szykuje się na debiuty. Nauka wzorca ruchowego, więc wkleiłem na razie taki filmik tylko wzorca ruchowego przy martwych ciągach, ponieważ jeszcze trochę tam pracy mamy. No ale tak poglądowo możecie sobie zobaczyć, także miłego oglądania.
dwa i trzymać brzuch. To samo robię na ten. Nie, chodzi na drogę. Proszę weź plecy, to jest to. Wyciągnęło cię. Teraz.
Thank you.